Nic ci nie jest? Globox! Trochę się bawisz, co? Podwieźć cię? A, ja nie chcę! Okej, ludzie, witam was o Styry 1-2-3. Tak jak widzicie, jesteśmy teraz z Globoxem na takim pewnym pojeździe, który umie latać, no i pływać na wodzie też. Okej, tak więc możemy, właściwie Globox uciekł tym pojazdem z kwatery Mroklumów, bo tam w kwaterze Mroklumów był taki parking, ja tak na to mówię. Ale dobra, ruszajmy dalej. Okej, naszym zadaniem teraz jest rozwalić tych oto Mroklumów. Właściwie powiem wam, nie wiem, ja się tak czasami zastanawiam, czy są te Mroklumy wiatraki w tych pojazdach wszystkich. Ponieważ ten nasz pojazd jest uzbrojony w tylne działko, dzięki któremu będziemy mogli spokojnie zdjąć. Dzięki, słyszałem. Używam posiłki. Okej. Widziałeś te tryby? Niesamowite! Andreba wioła na punkcie maszynerii. Bardzo zdolne dziecko. Kurczę, ale ten Andreba chatę. Sam raz na imprezkę. Ale ten André ma chatę! André, słyszysz mnie? Masz wyrybistą metę! Tylko mogłoby być trochę więcej okien! No to jak można byłoby po tym chodzić? Chodzą słuchy, że chcesz zawezwać Tetrisa! Powiedz, że to nieprawda! Ale ja coś krzywo lecę. André, złotko, wiem, że jest fajnie, ale nie zachowuj się jak ten druta! No i kolejna bitwa! Morska! I zauważcie, że jak strzelamy... O, nawet jak nie strzeliliśmy, to... Te oto takie wieże jak wielkie słupy gigantyczne, to one się palą. A za dużo ich. Powiem wam, że ten etap walki to jest już dwa razy dłuższy, już naprawdę jest długi od pierwszego. Ale oczywiście tutaj mam tylko dwa etapy walki, no to nie martwcie się, bo to jest ostatni na tym pojeździe. Dobra, i wreszcie koniec. Nie bądź niegrzeczny, przejdź na stronę dobra. Uważaj trochę, bo przez ciebie André straci rację. Widziałeś? To niech straci. Zdaje się, że znaleźliśmy kibelek. Nie no, ale ludzie, co? Jak myślicie, dlaczego Globus powiedział... Jaki zapach? Że znaleźliście kibelek? Bo mi to kibelka nie przypomina. Naprawdę, mówię serio, mi to kibelka w ogóle nie przypomina. Ale radziłbym wam już tutaj uważać w tym całym kibelku, co Globox uważa, naprawdę. André! Jesteśmy! Gdzie? Nie widzę. Okej, i kolejny etap poziomu skończony, także ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym Ostry 1-2-3.